Anet, Zilan i Reinhold to imiona, które nadano układom barycznym, które będą kształtować pogodę w najbliższym czasie. Sprawdźmy zatem, co nam przyniosą. Małgorzata Rumszek, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Przez Polskę przechodzi pofalowany, chłodny front atmosferyczny, który łączy dwa niże. Anet z nad Adriatyku i Zilan z nad Morza Norweskiego. Jednocześnie kraj został podzielony na chłodny zachód, gdzie napływa z północnego zachodu wilgotna i chłodna masa powietrza polarno-morskiego oraz cieplejszy wschód z ciepłą masą powietrza pochodzenia zwrotnikowego napływającego z nad Bałkanów. W ciągu kolejnej doby sytuacja synoptyczna nad Polską nie ulegnie większej zmianie. Pozostaniemy w dominacji niżu Anet, który jutro przesunie się w rejon Rumunii, a strefa frontu odsunie się nieco na wschód kraju pod naporem umacniającego się na zachodzie wyżu Reinhold. Noc będzie pochmurna, padać będzie tylko lokalnie, wiać będzie z północy chwilami do 50 km na godzinę. Temperatura od 13 do 15-16 stopni. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1015 hektopaskali i waha się. Sobota też będzie pochmurna, na zachodzie pojawią się przejaśnienia, a na wschodzie przelotnie, lokalnie popada. Wiatr nadal będzie z północy chwilami dość silny. Termometry pokażą od 16 do 18-19 stopni na zachodzie. Ciśnienie nadal będzie się wahać. Spójrzmy na Bałtyk. Przez całą dobę wiać będzie z północy, w nocy do 7 stopni w skali Beauforta. Jutro prędkość utrzyma się na podobnym poziomie. Mimo wszystko życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.